Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące inwestycji PDH. Wszyscy wiemy, o co chodzi. W tym wszystkim, co tutaj pan powiedział, ja tutaj mam relację z tego zrobioną, zabrakło mi jednego elementu. Mianowicie jest taki projekt odłożony trochę na bok. To jest zachodnie drogowe obejście Szczecina. Czy jest mowa w kontekście tego projektu waszego również jakby zastanowienie się chociażby nad tym, czy obwodnica Szczecina oraz przeprawa pod Odrą, bo tak już jest to zaplanowane, są w dalszym ciągu projektem, nad którym możemy się pochylić i jest on realny, czy też odkładamy to ad acta? Ja bym tak, projekty oczywiście my bierzemy pod uwagę wszelkie, które mogą pojawić, które mogą poprawić funkcjonowanie naszej instalacji, funkcjonowanie fabryki. Bierzemy pod uwagę takie rzeczy jak zachodnie obejście Szczecina, jak most pod Odrą, jak inne inwestycje, które mogą polepszyć nasze funkcjonowanie, chociażby pogłębienie toru wodnego. No tak, natomiast to jest następny temat, który faktycznie też jest przez nas mocno analizowany. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie fabryki i podejmowanie decyzji, które już teraz podejmujemy, no musimy się opierać na stanie bieżącym. Także wszelkie, cała budowa, całe funkcjonowanie fabryki opiera się na stanie dzisiejszym. Fabryka będzie mogła funkcjonować zarówno jeżeli nie będzie obejścia zachodniego Szczecina, jak i będzie. Będzie mogła funkcjonować bez pogłębienia toru, jak i z pogłębieniem toru. No ja sobie zdaję sprawę z tego, że teraz infrastruktura komunikacyjna jest wystarczająco dobrze zorganizowana, żeby to zadziałało również po uruchomieniu produkcji w zakładzie PDH. Oczywiście. Natomiast wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zacząć mówić o tej przeprawie. Ja wiem, że ona jest kwestią przyszłości, dosyć dalekiej przyszłości, oczywiście, ale jest to dobry moment, żeby poruszyć sumienia tych, którzy deklarowali, że takie coś nastąpi, właśnie no, w kontekście rozbudowy zakładów chemicznych Police, w kontekście rozbudowy grupy azoty tutaj w Police. No oczywiście, no, my jesteśmy świadomi przecież nawet, że tego typu inwestycje nie wpłyną tylko na nasze funkcjonowanie, a funkcjonowanie całego regionu i grupy azoty tutaj zlokalizowanej. Także oczywiście wszelkie inicjatywy, które pojawią się w zakresie tego typu działań, jesteśmy otwarci i będziemy wspierać. Tylko to chciałem wiedzieć. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.